Hej, yo, witajcie ludziska, jestem Brawly i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka lajtowego grania i tym razem ponownie zagramy sobie w grę MMORPG. Poprzednio graliśmy w Iona, a tym razem zagramy sobie w Alots Online. Nie wiem, czy poprawnie wymawiam tą nazwę gry, ale oczywiście wszystko będziecie mieli w opisie. Gdzie się zarejestrować, gdzie pobrać tą grę, ponieważ ta gra jest free to play oczywiście. Wszystko będziecie mieli w opisie. No i cóż, o tej grze wam dużo nie powiem, dlatego że grałem jakieś 15 minut, ale dotarłem do tego głównego miasta. Wcześniej był samouczek jeszcze. No i cóż, jak widać, graczy trochę gra. Tutaj mam jakiegoś orka, który wygląda po prostu zajebiście, fajny miecz ma. No i cóż, co jeszcze mogę powiedzieć wam o tej grze? Chyba nic. Zagrałem w tą grę tylko dlatego, że zobaczyłem, że poleci mi ją pewien kolega i na dodatek ja lubię taką, jakby to powiedzieć, bajeczną grafikę, taką bajkową grafikę. Taka grafika była podobna w sumie w Runes of Magic, a ja taką grafikę w grach MMORPG po prostu lubię. No i cóż, dotarliśmy do tego miasta, więc fajnie by było wykonać kilka misji pobocznych. Aha, właśnie, gram orkiem, orkiem szamanem. Ten ork szaman może korzystać z kosturów, z młotów bojowych i z czegoś tam jeszcze. Mieliśmy jeszcze do... mamy trzy razy orka. Mamy... kurde, w sumie już nie wiem. Bo te imiona były, znaczy te nazwy były trochę dziwne. Ale dobra, nieważne. Klas mamy naprawdę dużo, mamy chyba 10 klas. Każda rasa ma inną klasę, więc to jest naprawdę fajne. No i cóż, to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć. Tutaj mamy misję, którą możemy sobie przyjąć. Przynieść 5 kawałków kruczego mięsa. Okej, okay, więc tak zrobimy. Co jest za zapłatą? Doświadczenie oraz pieniądze. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejną misję. Ja sobie wszystko przyjmuję i potem dopiero to wykonam. Okej, okay, po co się co chwilę wracać mam? Coś jeszcze do przyjęcia jest, czy nie? Oj, coś tutaj mam jeszcze. Mamy. Ten właśnie dziwny znaczek, taki zwój z takim wykrzyknikiem w środku. To tutaj możemy przyjąć właśnie misję. A, to jest tablica, tak? Okej. Okay. Co tu jest? Zabij Garbusa, herszta bandy Czarna Hiena i dostarcz jego głowę Stefanowi. Okej. Okay. Więc wykonamy tę misję, czemu nie? I gdzie mamy niby iść? Chyba najpierw musimy wyjść z tego cholernego miasta. A nie, czekajcie. Musimy udać się najpierw tutaj, chyba do tego Stefana najpierw, aby z nim zagadać, co i jak. Ale gdzie tu jest wyjście z tego pieprzonego miasta? Tu jest arena, to jest północna baza. Okej, jakoś to będzie, czekajcie, on mi w sumie powie, w którą stronę mam się udać. Stefan, gdzie ty jesteś? Aha, tutaj. A nie, ty nie jesteś Stefanem, przepraszam. Wyrusz do Nesgardu, okazując przepustkę przy stacji trasy podziemnej, odszukaj Olega Prawdina w komitecie miejskim na Starym Placu. Okej, okay, świetnie. Dobra, świetnie, bla bla bla. Aha, kolejną misję masz do mnie, tak? Rejestracja stołeczna. Okej. Okay. Porozmawiaj z urzędnikiem paszportowym Jegorem Pisakinem, przepraszam, na Starym Placu. Dobra, z tym raczej nie powinno być problemu. O, tutaj mamy kolejnego typa. A, to właśnie do niego mieliśmy iść, dobra. Ile mamy misji? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć misji do zrobienia. Fajnie było, gdyby było podzielone na główne misje oraz na misje poboczne, chyba że te granie ma jakieś fabuły. No to już wiecie. Misja została wykonana. Kolejną misję masz do mnie, przyjacielu, tak? Co ty do mnie chcesz? Aha, mamy się dowiedzieć więcej o pielgrzymce. Okej, okay, ale kurde, zamiast gadać, to wolałbym sobie coś zrobić. Kogoś zabić, czy coś w tym stylu. Ale ten plac mamy niedaleko, więc czemu nie? Jak widać, graczy gra sporo, co chwilę kogoś widzimy. A to dopiero jest to pierwsze miasto. Nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze, czy są w ogóle jeszcze jakieś miasta. I które miasto jest takim, jakby to powiedzieć, główną siedzibą graczy. Że gracze tutaj non-stop przychodzą, ale jak widać, ja pierdzielę, jaki zwierzak, ale ja też chcę takie coś. Ale to na pewno zostało mi jeszcze sporo czasu. Koleś na słoniu zapieprza. Jak widać, wszyscy się świecą, cholernie. Okej, okay, ale gdzie mieliśmy iść? Aha, dobra, tam.
Możemy sobie założyć ten kostur, lepiej wygląda. Czekajcie. Ale nie, weźmiemy sobie lepiej ten młotek. Większe obrażenia. Co ty ode mnie chcesz, kobito? Co mam zrobić? Zabij 8 miejskich kruków. Okej, okay, jak zabić to, to spoko, to zrobimy tą misję. Porozmawiaj to, nie? O, jest! O to mi chodziło. Okej. Okay. I gdzie mam iść? Tutaj, okej. Okay. Ale co, te kruki są w mieście? Nie gadaj. Tam kolejna misja do przyjęcia. My sobie to zaraz zrobimy. O, jest! Mamy kruka. Fajnie. Ale dlaczego te mobki są w mieście? Bez sensu. Ale dobra, zabijemy to ściurwo, chodźcie tutaj. Z tego co wiem, to ten szaman może korzystać tylko z wiatru. Jeżeli chodzi o magię, to tylko z wiatru. Oraz z błyskawicy. Miałem wybrać sobie ogólnie maga, ale jakoś tak nie wiem. Jakoś tak wyszło. Okej. Okay. Ile miałem tych kruków zabić? Poczekajcie. Aha, 8. Dobra. Świetnie, giniesz. Bierzemy to, co miałeś. Czyli te mięso. Fajne jest, że podczas tworzenia postaci możemy sprawdzić, jak ta postać będzie wyglądała na... z tymi, z lepszym ekwipunkiem po prostu, z lepszą szatą, jaką będziemy mieli w przyszłości oczywiście. I to jest naprawdę bardzo fajne. Bo możemy już mniej więcej zobaczyć, jak ta postać będzie wyglądać w przyszłości, w późniejszym etapie gry. Ja bardziej leciałem na wygląd, powiem wam szczerze, niż na zdolności. No ale taki już jestem. Czekajcie, co ja miałem jeszcze zrobić? Aha, zabić te kruki. Okej. Okay. Zajebiście wygląda Orc Executor, to jest taka klasa. Taki zajebisty miecz ma i zajebisty pancerz. Okej, okay. Ale miałem sobie raczej, miałem ochotę zagrać sobie takim bardziej magiem. A Orc Shaman to jest chyba taki bardziej, taki mag bojowy, tak mi się wydaje. Dobra. No i wszystko wykonaliśmy, tak? Więc możemy teraz oddać misję. Okej. Okay. Droga na dno, pierwszy wyczyn, coś tam, coś tam. Czy już tą misję wykonałem w ogóle? Okej, okay, dobra. Mamy tego typa, ale ten no koleś na kim koniu zapierdziela. Piękny, fajny. Ciekawe, czy on kupił to za prawdziwe pieniądze, czy za questa jakiegoś zrobił. Ciekawe. Dobra, misja wykonana. Więc musimy zabić coś jeszcze, czekajcie. Zabij 8 kruków, no... Janinę wodną, tak? Ale gdzie ta Janina jest? Aha, tutaj, okej. Okay. Ale to nie jest Janina wodna. What the fuck? Już to jakąś misję wykonaliśmy, tak. Tą misję wykonaliśmy. I musimy teraz oddać ją Pawłowi. Okej. Okay. Gdzie mam misję tą oddać? O, tutaj, okej. Okay. Już wiem. Fajne jest to, że mamy wszystko zaznaczone na mapie. Nie musimy szukać. Aha, właśnie, mam jeszcze do mojej dyspozycji takiego pupilka małego, który się szwenda pod nogami. Ale nie wiem, czy nawet mi pomaga, bo nie zwróciłem na to uwagi. Jak już mówiłem, gram tylko 15 minut jakieś. Zajebiście, w ogóle nie w tą stronę, nie tą stroną poszedłem. No pięknie. Muszę iść tutaj, tutaj, tutaj. Poczekajcie, bo trochę się pogubiłem. Nie, czekajcie, źle to zrobiłem w ogóle. Złą stroną poszedłem. Tych drzwi się nie da otworzyć, niestety. Rozbójnik! Kurde, tutaj w tym mieście jest pełno mobów, jak widać. I to mi się zbytnio nie podoba. No ale co zrobić? Bardziej się przyzwyczaiłem do tego, że mobki są poza miastem, no ale cóż. Aha, to miasto jest tak strzeżone. Ale... No, miasto jest niby tak strzeżone, a niczego nie ma. Znaczy niczego nie ma, Boże, co ja w ogóle powiedziałem? Masakra. A po prostu pełno mobków jest. Wow, co to kurde jest? Ale zajebiście wygląda. Który on ma poziom w ogóle? 55. 55 level to jest chyba maksimum.
Czy w ogóle dobrze idę? Bo tak się rozgadałem. Tak, dobrze idę. Tu kolejny ptak. Tak można powiedzieć. Okej, zabiję to ścierwo. Mogę to zabić? Nie mogę. Okej. Już wychodzimy tak jakby poza miasto powoli, ale jeszcze nie. O, tu mi lekko jakby spadają FPS-y. Mam nadzieję, że tego tak nie widzicie. Okej. Kurde, zapomniałem włączyć stopera. Czekajcie, tak szybko teraz to zrobię, tylko naceluję, aby trafić do celu. Momento. Jak widać, tutaj mamy czerwone niki, więc lepiej tego nie atakować, bo zginę. Oh shit. I o tym właśnie mówiłem. Ale nie chciałem tego zaatakować. Jakoś tak wyszło. I zginę. Pięknie. No pięknie, no ładnie spierdoliłem to, można powiedzieć. I umarłem. Twoja postać zginęła gwałtowną śmiercią. Wow. Naciśnij OK, wyrażając gotowość do przejścia na tamten świat. OK. Zobaczymy, co to jest ten tamten świat. Gdzie ja jestem? What the fuck? Ja tu pierwszy raz jestem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Czekasz na wskrzeszenie. Czas oczekiwany wynosi 12 sekund. Tralalala. Z martwych wstać. Ciekawe, gdzie mnie wyrzuci. Wajon był ten problem, że jak nas ktoś zabił, to respią nas na końcu mapy i to było trochę nieprzyjemne. Tutaj mamy niby jakieś przejście, mamy te drzwi, ale z nich niestety skorzystać się nie da. Aha, dobra. Ja nie chcę tego, nie chcę z tym się bić! Ło, wypieprzajcie ode mnie! I znowu mnie to zaatakowało, ścierwo, jak ja niby tam dojść? Kurwełe! I znowu zginę, zajebiście. Zajebiście. Akysz! Won! A, dobra, spieprzyłem znowu. Więc wiecie co, ludziska, wykonamy sobie jednak inną misję, bo z tym na razie nie ma co. Ja pierdzielę, ile wiary! Co tu się dzieje? Wy jesteście graczami, czy po prostu... A nie, dobra, myślałem, że to są gracze, a to są po prostu NPC-tki. Dobra. Zmartwychwstać! Na razie te zadania wszystkie opierały się na znajdź i przynieś. Poczekajcie, co ja mam tutaj za zadania? Zabij Garbusa, Herszta, bandy. Okej, więc czemu nie wykonamy sobie to zadanie? Tym bardziej, że to zadanie jest niedaleko. Nie musimy nawet przechodzić przez te paskudne miejsce, gdzie nas co chwilę zabijają. Włączyłem stoper? Nie włączyłem, no zajebiście, a miałem włączyć. Zegar. Stoper. Włączony. Okej. Okej, czy ja tam przejdę jakoś? Chyba raczej nie. Ludziska, jeżeli chcecie więcej odcinków z gier MMORPG, to oczywiście pisać mi, bo widziałem, że odcinek z Iona się ładnie przyjął, i z czego się bardzo cieszę. Ale jeżeli chcecie więcej oczywiście tych odcinków, to pisać ja z chęcią tych odcinków, znaczy ja z chęcią trochę, kurwa, fail. Wybaczcie mi ludzie, ale kurde, po prostu się zawiesiłem. Otóż jeżeli chcecie więcej odcinków, to pisać, ja te odcinki z chęcią nagram dla was. Dobra, jesteśmy blisko celu naszego. O, to jest rozbójnik, a mamy tego Herszta zabić, tak? Gdzie ten Herszt niby jest? Czy ja cię mogę zabić? No niby mogę. Poczekajcie, bo coś tu nie pykło. Zabij Garbusa, Herszta bandy. Okej, mamy zabić jakiegoś Garbusa. Co, ja mam niby wyjść tutaj do środka i tam na górze będzie ten koleś? Tam mamy rozbójnika. A na górze pewnie boss, tak? Jest, mamy go! Gin, panie! Okej. Tego też zabijemy. Za to, żeby po prostu świadkiem całego zdarzenia. Dobra, co tu wyleciało w ogóle? Miedziucha i głowa Garbusa. Okej. Więc zadanie zostało wykonane. Zajebiście. Ale gdzie mamy tą misję oddać? Aha, dobra, w sumie niedaleko. Na całe szczęście. Czy ja cię mogę zabić? Czy będą jakieś problemy z tobą, czy nie? Okej, na szczęście nie. Jak to zwykle na początku gier MMORPG bywa,
bierze się to, co może. Nawet nie wiemy, czy to nam się przyda, czy też nie. Czekajcie, gdzie ja mam to oddać? Aha, tam, okej, widzę. I widzę nawet kilka misji do przyjęcia, świetnie. Co ja dostałem? Aha, tylko złoto i doświadczenie. Prawie wbiliśmy szósty poziom, więc to misję idź do naczelnika służby celnej Pawła. Okej, czy to jest daleko? Nie, na całe szczęście nie. Wiecie co, przyjmiemy sobie tę misję przy okazji. Okej. Świetnie, dobra. Więc jak porozmawiam z tym kolesiem teraz, to wbijemy kolejny poziom, czyli szósty. Elegancja Francja. Ale gdzie ten koleś jest? To jest pytanie. No właśnie, gdzie on jest? Czy on jest gdzieś na górze? Nie, nigdzie go nie ma. Cholera jasna. Gdzie ty się schowałeś, chłopie? Aha! Z tobą mam pogadać, tak? Niby, czy nie? Chyba nie. Okej, dobra, wykonam jednak tą misję Czarna Hiena, by kogoś zabić. Bo te misje mi najlepiej wychodzą. I mam zabić ile? 6 rozbójników oraz... Nie, 8 rozbójników oraz 6 napastników. Dobra, wszystko mam tutaj od razu w tej lokacji, w tym obszarze. Ta gra mi bardzo przypomina WoWa, mimo że WoWa nie grałem, ale widziałem gameplaye innych użytkowników i ta gra mi cholernie tą grę przypomina. Nie, może troszkę się inspirowali na tej grze. Ale to zabijanie nam ładnie idzie. Mam nadzieję, że tych czarów będzie troszkę więcej, bo na razie mam raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Znaczy w sumie pięć, bo ten piąty skill to jest takie machanie. I nie wiem, o co chodzi zbytnio. Co tu wyleciało? Miedź, okej. Miedź to jest waluta pieniężna w tej grze, więc... Okej. No gin ty szmato! Okej, umarł. Co tu wyleciało? Miedziucha. Kolejna. No gin ty gnoju! Jest, ludziska, mamy szósty poziom! Bardzo się cieszę. Poczekaj, jeszcze mam zabić 4 rozbójników i 5 napastników. Znaczy 5 napastników, boże. Co tu jest? Zabierz przedmioty. Co to jest? Otwieram, co otwieram? Dobra, coś otworzyłem, nawet nie wiem co. Okej. Więc cóż, jeszcze ile? 2 rozbójników oraz 5 napastników. Tutaj mamy pełno napastników, więc zaraz to zrobimy. Pach. Miedziucha się przyda. Dobra. Czyli rozbójników mamy już z głowy. Wow, ale padł. Więc tylko jeszcze napastników. Okej, ta misja nie powinna sprawić nam żadnego problemu. Świetnie. Co tu wyleciało? Miedziucha oczywiście. Kolejna miedziucha. Aha, właśnie, jeszcze po każdym levelu, oczywiście, jak w to grach MMORPG bywa, możemy sobie rozdać punkty umiejętności, statystyki. Ja sobie dam w inteligencję, dlatego, że tego mi trzeba. Okej. Brakuje mi tutaj tylko statystyki na życie, ale chyba statystyki na życie nie ma. Dobra. No świetnie, misja została wykonana, więc możemy ją oddać i ja chyba już na tym zakończę ten odcinek. Gdzie ty jesteś, panie? Okej, po tej stronie budynku. No cóż, grę, czy ja wam polecam? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo dużo, no jak już mówiłem, gram 15-20 minut, coś takiego. Ale na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę okej. Mam nadzieję, że te zadania nie będą się opierać non-stop na przynieść i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, w grach MMORPG...
zawsze tak jest, że musimy coś przynieść albo zabić, no bo w końcu to są gry MMORPG, ale mam nadzieję, że te misje nie będą zbytnio podobne, że te misje nie będą takie nudne, że będą się jakimś, w jakimś stopniu różniły. Okej, misja została wykonana. Dobra ludziska, ja na tym kończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Jak zagrać w tą grę? Oczywiście wszystko macie w opisie. Ta gra jest po polsku, jak widać, więc zachęcam do grania, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do komentowania. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!